ale nam się piękny zachód słońca trafił. Jest 8:20 i taki piękny zachód słońca. My już jesteśmy, gdzie Marku? W South Carolina? Tak. Już jesteśmy w South Carolina, czyli w południowej Karolinie. Tak. Jeszcze troszkę i będziemy na miejscu. Ale cudnie. Uważaj, uważaj. Zobaczcie, mamy białą tutaj krowę. Niesamowita jest. Przed chwilą inne piły tutaj już nam z naszego strumyczka. Ogólnie jest, tak powiem wam, chłodnawo jeszcze. Jak widzicie, Kasper jest ubrany. Już z samego rana się obudziliśmy. A po drugiej stronie, słuchajcie, mamy Elki. Nie, Kasper? Idziemy pokazać Elki? No ona tu dużo ma trawki, to ona zje. Ona chciała przyjść do ciebie się przywitać, wiesz? A tutaj, słuchajcie, po drugiej stronie idąc mamy Elki, które wyjadają róże sąsiadowi, którego nie ma jeszcze, bo on zazwyczaj przyjeżdża tak w lipcu. Jak już jest tak ciepło, ciepło się zrobi tutaj. I zobaczcie. Widzicie? Elk sobie wyjada róże, a tamten wyjada jabłuszka dzikie. Dlatego ja też zasadziłam dziką jabłonkę. Ale mu wyjada te kwiatki, no. Zobacz. Tata był that house. No tata wybudował ten dom, no. Ale zobacz, ile roślinek urosło, które mama posadziła, co? Mamo. Tutaj wszystko porosło, jabłonka jak wyrosła. Mamo. Nie, Kasperku, chodź. On już sobie idzie, chodź, zaraz pójdziemy z Orio na ten, do toalety. Już cię bierzemy, już myszko. Tutaj pięknie rododendrony mi zakwitły. I wszystko tutaj, słuchajcie, rośnie. Jak na drożdżach normalnie. O, i chwasty też. Pięknie to wygląda. I trawa też pięknie, którą nawiozłam. Ja to się śmieję, że mam takie oldschoolowe śniadanie przez tą gazetę. Kto to jeszcze czyta gazety takie, wiecie, takie właśnie prosto z druku przy śniadaniu? No, jak widzicie, tu jest taka nasza lokalna gazeta tutaj w Wygórach, prawda? Przeczytam sobie wszystko, co się wydarzyło, co skończyli budować i w ogóle, żeby być na bieżąco tutaj w naszej tej społeczności. No i jak widzicie, mam śniadanko tutaj z takie bardzo, bardzo keto, można powiedzieć, tego kawka, ale zaraz wam pokażę po prostu najlepsze smaki tutaj w górach. Obok możecie słyszeć, jak mi się robi śniadanie dla reszty domowników, a tutaj proszę bardzo, truskawy. I to są, słuchajcie, wyjątkowe truskawki, bo to są tutaj z regionu uprawiane. One w ogóle mają totalnie inny smak niż te właśnie z supermarketu. I powiem wam, że u nas jest to właśnie no taka rzadkość, bo niby na Florydzie też możemy pojechać na pole uprawne, ale jakoś zawsze tam nam nie po drodze, jest to daleko. A tutaj mam, słuchajcie, można powiedzieć, bardzo blisko domku mamy taki sklep spożywczy, gdzie oni mają właśnie swoje produkty, które produkują. I proszę bardzo, jeden z nich to są truskawki. Zobaczcie, jaki piękny okaz, pomidory. I to są, słuchajcie, pomidory czarne. Uwielbiam je, w smaku są przepyszne. Oni mają w ogóle tam pomidory bardzo dobre, żółte właśnie, czarne, czerwone. Też totalnie, już kochanie idę patrzeć, totalnie
inny smak tych pomidorów. Uwielbiam, a zawsze za nimi bardzo tęsknię. Kasperek ma koniec szkoły, a tu proszę bardzo, dalej ciężko pracuje. Sam zrobiłeś to? Aha. Pięknie. No i kolejny, słuchajcie, przysmak tutaj. Zobaczcie, świeże jajeczka. Te są akurat od gęsi. Znaczy, jakie one są wielkie, gigantyczne. Prosto właśnie spod piórek, można tak powiedzieć. No to chodź, zobacz. Mamy też i od kur. Zawsze tam jest tyle jajka. Jest ogromna różnica. I ta faptus. No. What? That big. To takie ci zrobię, dobra, jajo? But that one is bigger. Fajne jajo, co? I'll put it back. No połóż, połóż. No, więc takie jaja dzisiaj będę serwować rodzince na śniadanie. Oro, ty też chcesz takie jajo? Tak. Też takie jajo masz dostać? Tak. No dobra, no. Kurde, jakie twarda jest ta skorupka. Wow, Wiga, widziałaś to jajo? Nie. Dochodź. Wiga, o nie, rozlało się, ale za jakie żółtko wielkie. Giga, co aż się zatkało? Giga. Dobra. Dziś góry dymią, co widzicie, całe są za mgłą, stąd ich nazwa, Smoky Mountains. Tak jakby się paliły, jakby się dymiły. Dzisiaj taka pogoda, taki klimat mamy w maju. Jest chłodno, całkowicie inaczej niż na Florydzie, ale jest pięknie. Słyszycie te ptaki? Co chwila gdzieś te ptaszki. Cudnie tutaj jest, ja tu tak odpoczywam. I dzisiaj tutaj będziemy sobie ćwiczyć. Nie poddajemy się. A, kochani! Jest trochę chłodno. Nie liczyłam na taką pogodę. Wiecie, liczyłam na chłodniejsze lato, ale nie aż takie. Ponoć ma się pogoda poprawić już pod koniec przyszłego tygodnia. Ma być już dużo, dużo cieplej. W końcu czerwiec się nam już zaraz prawie zacznie, więc pewnie to lato tutaj, wiecie, trochę dłużej przychodzi niż na przykład na Florydzie, gdzie już jest, wiecie, jak gorąco, bo ja już wam o tym mówiłam, nie? Więc moi drodzy, co, zaczynamy. Ja się nie poddaję i jak widzicie, w górach też będę ćwiczyć, bo powiem wam, że widzę już super efekty i chciałabym to kontynuować. Poza tym dużo gości do mnie przyjeżdża, którzy chcą razem ze mną ćwiczyć. Zmobilizowałam wszystkich, więc zaczynamy, bo trochę mi chłodno. Dzisiaj będę robić takie ćwiczenia 20-minutowe, bardziej na partię brzucha, ale fajne takie wiecie, takie mocno skondensowane te ćwiczenia, więc mam nadzieję, że was też zachęcę do ćwiczeń cały czas, do aktywności i zostawię wam linka pod tym filmikiem właśnie do ćwiczeń, z których ja dzisiaj korzystałam, więc to zaczynamy! Dawaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy, cztery. Dobra, przerwa na picie. Pamiętajcie, żeby przy ćwiczeniach pić wodę. Widzicie, tu mi Oreo towarzyszy bardzo mocno. Dobra, lecimy dalej.
energy that. Cześć, tą energię. Ale się zmachałam. Najfajniejsze jest to, jeżeli wy to oglądacie na przykład przy śniadaniu albo przy obiedzie, jak sobie siedzicie, jecie, a ja tutaj tak przed wami skaczę. O, kochani, no teraz mi jest cieplej, ale cały czas normalnie czułam, jak mi deszcz pada tutaj na plecy, ale fajnie jest. Z takim, wiecie, widokiem to można sobie poćwiczyć, nie? O, fajnie, 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 fajnie. Ach, kochani, pozwólcie, że sobie usiądę, bo już tak tam na kuckach do was gadałam. No, więc kochani, ja teraz, żeby się szybciej zregenerować, żeby moje tkanki lepiej się też zregenerowały i żeby mieć też taką, wiecie, fajną odporność organizmu, no to słuchajcie, jak wiecie, ja piję kolagen od Primabiotic i teraz testuję dla was nowy kolagen właśnie od Primabiotic, to jest ten kolagen Sport i to jest, słuchajcie, kolagen, który zawiera jeszcze oprócz wszystkich witamin, to też zawiera kwas ortokrzemowy, który właśnie ma takie silne działanie regenerujące dla organizmu. A już nie będę wam wspominać, że kolagen jest w ogóle dobrze przyjmować w pewnym wieku, żeby w ogóle ten kolagen w naszym organizmie był, który też przy okazji też i ujędrnia naszą skórę i on właśnie tak regeneruje wszystkie tkanki. Dzięki niemu właśnie nie mamy zakwasów, nie mamy bólów pleców, tak jak z takim bólem ja się borykam dość często i naprawdę się dużo lepiej po tym, słuchajcie, czuję. I powiem wam tak, że to jest też super, jak teraz macie tą całą aktywność, prawda? Jesteśmy bardziej aktywni latem, no bo wiecie, pogoda sprzyja, rowerki, łódki, pływanie, no to wiecie, żeby nam się te kości nie zostały i żebyśmy się lepiej regenerowali, to ja wam polecam pić właśnie kolagen. Wasze zdrówko. No słuchajcie, ma troszeczkę inny smak, bo ten smak jest taki ananasowy, a tak naprawdę zawiera on w sobie sok jabłkowo-cytrynowy. Bardzo dobry jest w smaku, pycha. O, tu mi jeszcze zostało troszkę. Codziennie przyjmuję sobie taką dawkę. Nawet słuchajcie, jak robicie coś w ogródku. Warto sobie przyjąć, bo wtedy wasz organizm, wiecie, lepiej się regeneruje, nie bolą was właśnie plecy, stawy, mięśnie. Super sprawa. No i teraz właśnie Primabiotic ma bardzo fajną promocję, że jeżeli kupicie Primabiotic Sport dwa opakowania, macie minus 100 zł, plus mój kod zniżkowy, który daje wam minus 10%, dekretka 10. Ważne to wszystko jest, słuchajcie, od teraz, od 29 maja do 4 czerwca, więc korzystajcie. Wszystkie linki zostawię wam na dole, a ja uciekam i robimy ten dzień. No i słuchajcie, tak się też zastanawiam, co by tutaj dzisiaj robić, bo pogoda jest taka naprawdę, jeszcze zapowiadają deszcze. Teraz wyszło trochę słonko, ale to powiem wam, że to taka, no tak jak wam mówiłam, to będzie taka pogoda w kratkę. W ogóle nam ta pogoda trochę pokrzyżowała plany, bo my mieliśmy dzisiaj jechać w ogóle na szlak z dzieciakami, pójść sobie na jakiś taki delikatny, wiecie, po lesie, ale teraz to jest wręcz niebezpieczne, bo wszystko jest mokre, tam korzenie drzew wystają bardzo często na tych szlakach, więc można się bardzo łatwo poślizgnąć. Sama jestem żywym tego przykładem, bo kiedyś się tak właśnie poślizgnęłam. Na szczęście sobie nic nie złamałam, ale gruchnęłam ostro. I tak sobie właśnie myślałam, że wiecie, tak sobie aktywnie spędzimy czas. No ale stwierdziłam, posprawdzałam, co jest dzisiaj otwarte, co nie. I chyba pojedziemy sobie do miasta, może do jakiegoś muzeum, żeby dzieciaki miały fan. No nic, zobaczymy. Coś będziemy planować, więc lecimy, słuchajcie, z tym dniem. Zobaczcie, kto tu do mnie przyszedł popatrzeć, jak ja ćwiczę. No proszę bardzo. Mama. Nasza albinoska piękna. Cześć, mama. Misia. Ona cały czas teraz do nas przychodzi tutaj witać, nie, Kasper? Mama, I like that white cow. Krasula, piękna jesteś. Rzęsy ma takie fajne, długie, że nie wiem. Jak mi pomalować te rzęsy na czarno, usta, ale... na czerwono. No. Mamo! To taka Marilyn Monroe Cruz. Mamo! No co, misiu? I like that cow. Lubisz tą krówkę, co? Tak. No mi się też podoba. Bo tam mamy, zobaczcie, czarne, no zawsze są czarne.
Dobra, idziemy. Chodźcie, nie ma czasu. Jak widzicie, się rozpakowujemy. Jak to zawsze. Niby nic nie potrzebujemy, a zawsze coś tam, kurczę, musimy ze sobą zabrać nowego. Trochę będzie nowych projektów, słuchajcie, bo miałam wam powiedzieć. Na pewno będziemy te drzwi malować na ten sam kolor, ale trzeba je pomalować i na dole, do basementu. A teraz już lecimy na fajne atrakcje. Chodź, Mareczku. O, i te schody też będziemy malować. Trzeba je najpierw umyć, bo one nam troszeczkę zzieleniały. I będziemy bo one malować. Przyjechały z zieleniaka. No i będziemy je malować tym specjalnym lakierem. A w ogóle to chciałam wam pokazać, zobaczcie, mam huntery, te co ostatnio upolowałam w Lumpeksie. Dobra, lecimy, chodźcie. Kochani, kochani, jesteśmy na miejscu, jesteśmy w Asheville. Idziemy, słuchajcie, z dzieciaczkami do muzeum. Jakiego muzeum, Wikuś? Science Museum. Tak, jest tu bardzo fajne muzeum. Ja, słuchajcie, tutaj byłam wieki temu z Wikusią, jak była malutka. Kacperek ledwo co siedział, więc dawno już nie byli. Może są nowe ekspozycje. To muzeum nie jest jakieś duże, ale jest ciekawe. Jest fajne. Przynajmniej w takiej pogodzie na pewno będzie bardzo atrakcyjnie. I też tam, Wikuś, jest chyba plac zabaw w ogóle, więc będzie tak, też jest aktywnie. Zobaczcie, jaki mamy fajny widok z garażu, z parkingu. Uwielbiam tutejsze budynki. Wikusia mówi, że trochę jak w Polsce tutaj jest, nie? Jak w Warszawie. Tak. Albo w Koszalinie. Albo w Koszalinie, tak. Widzicie? Wikusi się przypomina Polska tutaj. Naprawdę, te budynki są bardzo fajne. Zostawiasz Kacpra? A, no dobra. To na razie nie Kasper, my idziemy, to Siemka, nie? Zobaczcie, jaki ten budynek jest super, tamten, w ogóle, och, ja uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Zawsze jak jestem z samymi dziewczynami, to uwielbiamy tutaj sobie chodzić po tym mieście. Albo z tobą, nie? Gdzie idziemy, Kasper? Do muzeum. Do muzeum? I wish we always had an elevator. No jest tu zimno, co? Kochani, kochani, nie wyszło nam atrakcja. Nie widzieliśmy tego, że będzie dzisiaj aż tak dużo ludzi, że nie mają biletów dla osób, które właśnie jakby takie, wiecie, wchodzące z ulicy. Więc trzeba było zarezerwować bilety, bo tam jest właśnie mało miejsca, to jest takie malutkie miejsce. Teraz tu wyszliśmy z Wikusią do innego sklepu. No, mam nadzieję, że uda nam się, znaczy na pewno nam się uda jeszcze w tygodniu przyjść. No, my mamy teraz, wiecie, długi weekend, Memorial Day i poniedziałek jest wolny, jest bardzo dużo ludzi i takie rzeczy trzeba, ja nie wiedziałam, że trzeba to rezerwować, więc szukamy innych atrakcji jakichś dla dzieciaków. I gotta ride the bus as a Mustang. That's bad. Fajny autobus, co? Z wąsami. No i raj dla Wikusi. Pamiętacie, ja kiedyś w Wiktorii kupiłam gwiazdę taką do pokoju, więc teraz też kupujemy. I wchodzimy. A, tam będę. Tutaj, chodźcie, jest wejście. Kasperek, tu jest wejście. Piękne są te gwiazdy, one są z papieru, różne kolory. Która ci się, Kasperek, podoba? I want the green one. Zieloną? No, żółwik. Ten sklep, słuchajcie, jest magiczny. Jest to taki fajny klimacik w tym sklepie. Tyle jest fajnych rzeczy, lokalnych artystów. Wow. I są rybki też. O, wow. Ale ładne. Jakbyśmy byli na Florydzie, co? Look. Piękne. Tiny starfish są też, mówią. Lubisz tą? Tak. Piękna, ma kolory, co? Mamy cztery
Zobaczcie, jak te gwiazdy ślicznie wyglądają. To są akurat w białych kolorach. Na święta idealne. Ale i cały rok fajnie wyglądają. Dikusia w planach mam właśnie sobie dokupywać te gwiazdy i w pokoju nowym, w nowym domu sobie powiesić na jednej ścianie. Wikuś, on na pewno tutaj jeszcze będzie. To jest taki z lat 90. No, but it says it's limited edition though. Wikuś, ostatnio jak ja byłam, to też było tak napisane, więc spoko. A co jeszcze na nowy dom? Takiego kota? Kasper, zostaw to. Put that back. Kochani, z racji takiej, że tu jest problem zawsze z parkowaniem, zostawiliśmy samochód i tak sobie idziemy, więc co? Dzisiaj kroki będą. No jest daleko. Idziemy teraz, słuchajcie, coś zjeść w końcu z tego wszystkiego. Jesteśmy na życzeniu Wikusi teraz w restauracji. Look at all the cheap stuff though! Wikusia jest zachwycona cenami. Zobaczcie, jaki mamy fajny widoczek na miasto. Na budynki, tam jest też bardzo ładny budynek. Bardzo fajna restauracja. I tym palcem operujesz tą pałeczką, a tak trzymasz, nie? A Wikuś, jak to mamy? Wikuś, a to sobie się ręcznie, wiesz? Wikuś, to sobie zamówiłaś? Scallion pancakes. No kurczę, jakie chyba dobre to masz. It's really good with the soy sauce, I dobre. Think. Dobre. A ja słuchajcie, mam sushi z lobsterkiem, z awokado, z mango, z ostrym sosem i majonezem takim na ostro. Dobry tete. Korzystamy z okazji, że chłopaki są w toalecie. A tu obok restauracji mamy normalnie galerię. Małą galerię. No te zwierzątka są piękne, podobają mi się bardzo. Mi się podobają te prace i te kolorowe. No piękne, co nie ma, namalowałabyś takiego? No. My już z Wikusią się umawiamy na randkę. Nie, Wikuś, we dwie. O, piękne, ale to zobacz pod spodem tutaj, jakie piękne. Jakby rzeczywiście to stało tutaj, nie? Wikuś, umawiamy się na randkę do tego, do Art Museum, tutaj co jest? Kochani, ale tutaj dzisiaj jest zimno. Tak sobie wspominamy z Markiem, że tak jak kiedyś pojechaliśmy latem do San Francisco i też tak było właśnie zimno, deszczowo i nieprzyjemnie, tak samo jest dzisiaj. Zobaczcie, Marek ma bezrękawnik, a ja co? W sukienusi, gołe nóżki, nie? Dobrze, że mam lato. Dobrze, że mam kaloszu, to mi chociaż w nogi ciepło. I teraz idziemy do sklepu jeszcze, bo ja sobie muszę kupić, słuchajcie, ciężarki i matę. I przy okazji chyba jakieś spodnie, bo nie wiem, czy dojadę. U nas było cieplej dzisiaj, nie, Marek, koło domku? Niewiele cieplej, ale cieplej. Było cieplej, o dziwo, bo tam zawsze u nas bardzo wieje, ale naprawdę było cieplej. Ale tutaj to po prostu wszyscy tak są poubierani, jakby, nie wiem, jakaś jesień była przynajmniej. No jest dobrze, taka jesienna pogoda dzisiaj. No, dobrze, że dzieciakom kazałam kurtki wziąć, bo oni, nie, mamo, ciepło, ciepło. Mhm, i proszę bardzo, jak jest ciepło, że chodzą w kurteczkach. I ciągle mówią, że zimno. Wow! Patrz, jaki długi tunel, Kacper! Wiko, zobacz, co się dzieje! Zobacz, i zaraz wyjedziemy z tunelu! Zobacz! It's night! Zobaczcie, jaka się piękna pogoda zrobiła na koniec dnia. Już jest pół do ósmej wieczór, a teraz dopiero tak ładnie się zrobiło, nie Marek? It's 7:28, it's still this bright. No. Słuchajcie, wyszłam na chwilę, żeby wam pokazać, jakie piękności są. One tutaj zawsze przychodzą, a tutaj już zaczynają budować domy. Zobaczcie, to jest jeden i za mną jest jeszcze drugi. I przygotowane są działki, już nawet zobaczcie, zrobili tutaj drogę. Zobaczcie, jak fajnie, jak spokojnie, jak ptaszki śpiewają. Cudnie, się uspokoiło po deszczu. Ale ja się nie mogę nazachwycać normalnie swoją trawą tutaj. Tak ładnie wygląda. Taka jest ładna zieloniutka, w ogóle tak wszystko, słuchajcie. Takie jest mocno świeżo zielone, takie świeżutkie. Wszystko zaczęło wyrastać. Też będę robić już niedługo parę rzeczy. Właśnie tutaj w ogrodzie muszę parę roślin właśnie
sobie nowych podosadzać, bo tutaj na przykład mam azalię. Pięknie kwitły, w kamerach widziałam tutaj na zewnątrz, pięknie kwitły na wiosnę, ale już przekwitły, bo to już nie ich czas. Ale tutaj mam jedną taką azalię, która już tutaj po przesadzeniu się nie przyjęła, więc będę musiała ją wymienić. Albo coś innego po prostu wsadzę. I jeszcze myślę, wiecie co, żeby dosadzić takie skalniowe roślinki, takie właśnie, które mam na skalniaku, one wtedy tutaj tak bardzo ładnie jakby zakryją tutaj tą korę, bo ja bym tak chciała kiedyś, żeby one, wiecie, te rośliny tak porosły, że aż zarosną mi tutaj całą tą korę. No muszę też wypielić, jak widzicie, bo trochę mi chwastów tutaj porosło, ale to jak troszkę się pogoda poprawi. No i tutaj zobaczcie to drzewko, jak mi urosło. No w przyszłym roku to zarośnie to okienko. Fajnie to będzie wyglądać, jak te drzewa już tak fajnie porosną, będą takie duże. Ten klon też jest piękny. Tutaj mam rododendrony. Widzicie, trawy też już zaraz niedługo będą wyrastać. Tutaj mam jabłonkę, też bardzo duża. I tu mi forsycja, zobaczcie jak urosła. Niesamowicie mi ta forsycja urosła. Taka malutka była w zeszłym roku. Ona tutaj ma właśnie zarosnąć jakby te klimatyzatory, żeby ich tak nie było widać. I pięknie na wiosnę, na żółto kwitnie. A tu zobaczcie, też wszystko pięknie rośnie. Przepraszam, co pan mi tam robi? Tak tam trzeba obciąć, to nie możesz tego pociągnąć. No co mi pan tam robi, proszę pana? Grzebałem haczką w stawie. No jejku, ale mi pan wodę zrobił beznadziejną. No to przepłynie, spoko. Ale zobacz, jak tu ładnie nam porosły te rośliny, co? No. Już dzisiaj pokazywałam rano. To jak, co? To pięknie, ja to widziałam, że to tak porośnie ślicznie. I tamte mi się podobają, tamte fioletowe. No i ja ci posadzę je jeszcze z przodu, chcesz? Gdzie z przodu? No, przed domem. Tak, możesz przed domem, ale jeszcze by trzeba było więcej ich wziąć, a nie? Ale wiesz, że one są takie, na przykład w zeszłym roku już w ogóle nie mogłam ich kupić. Tak? Nie było ich, ale wiesz co? Jak otworzyli nam ten sklepik fajny, to ja tam pojadę, bo oni tam je mieli. Bardzo dużą ilość i to różne kolory. Tu można by było też. Ale tam wiesz, te iglaki, to one jeszcze porosną, nie? Tak? No, to nie ma co, wiesz. Bo to widzisz, zobacz jak te zarosły. Że inne te rzeczy, kurczę, już nie wyrastają. Ale ten też się przyjął, zobacz. No, pamiętasz? Jeden zdech, nie? Jeden zdech trzeba tak posadzić też. Kochani, kochani, wstawiłam jeszcze rosołek. Będzie na jutro, na lunch. A później chyba sobie zrobimy grilla, bo wszystko kupiliśmy na grilla. No, bo przy takiej pogodzie, jakiejś takiej deszczowej i chłodniejszej, to rosół bardzo dobrze smakuje. Poza tym moje dzieciaki kochają rosół, więc zawsze jest mile widziany, nawet w wakacje. Ach, kochani, słodki domek, słodki domek. My już jesteśmy w domku, jak widzicie. I tak na koniec powiem wam tego vloga, że żyje nam się tutaj totalnie inaczej. Naprawdę. Bo wiecie, po pierwsze, Marek nie chodzi do pracy tak codziennie. No, w tygodniu, jak nie ma weekendu, no to oczywiście jest na tym telefonie, no bo musi tą firmę, prawda, dopilnować. Ale i tak jesteśmy wszyscy razem. Dzieciaki są wtedy przeszczęśliwe, no bo wiecie, mają nas obydwoje rodziców na wyłączność tak naprawdę, bo my cały czas z dziećmi sobie gdzieś tam jeździmy i spędzamy czas. I ja tutaj doświadczam takiego, wiecie co, takiego spokoju. Nie wiem, czy to wpływa na mnie ta zieleń, mimo tego, że na Florydzie też mam pełno zieleni, ale jakoś tak, wiecie, ta zieleń jest taka świeża, taka po deszczu, taka, zwłaszcza teraz już pod koniec wiosny, ona jest taka naprawdę soczysta, no więc powiem wam, że tak jest mi błogo, sielsko, anielsko, naprawdę. I powiem wam, że w tym roku właśnie mamy takie plany, żeby pojeździć w różne fajne, nowe miejsca. Nawet, słuchajcie, planujemy jeszcze w tym tygodniu, znaczy to już w sumie będzie przyszły tydzień, pojechać do południowej
Karoliny, bo teraz jesteśmy w północnej, a chcielibyśmy też do południowej pojechać, bo też jest tam pięknie. Jest to jakieś 3 godziny tutaj stąd, żeby pojechać do tych miejsc, które byśmy chcieli. No nie wiem, no zobaczymy. Zawsze chcieliśmy to zrobić, teraz mamy na to czas. Wikusia ma jeszcze cały tydzień tak jakby z nami, bo później zaczyna taki, wiecie, takie półkolonie. No i co? Mam nadzieję, że nam wyjdzie. Mamy też fajne nowe jezioro do zwiedzenia, ale czekamy na lepszą pogodę, żeby chociaż troszeczkę było cieplej. No i słuchajcie, czekamy na gości, bo my tutaj będziemy mieć w tym roku tyle gości, że ten domek chyba tego jeszcze nigdy nie widział. Naprawdę w tym roku co chwila ktoś będzie do mnie dolatywał, więc jestem bardzo szczęśliwa. Nie będzie mi się nudzić, więc bardzo fajnie. No i co? Pamiętajcie o promocji na kolagen. Wszystkie linki zostawiam Wam na dole i kody. Ja już się teraz z Wami żegnam. Do usłyszenia, buziaki. Pa!